Hello! Dzisiaj cały dzień spędzam z moją bubą, ponieważ jest troszeczkę chora, więc nie poszedłem do pracy, żeby móc się z nią bawić. Więc dziś, czyli jak ty to oglądasz, to prawdopodobnie wczoraj lub w jeszcze innym odcinku czasu, będzie tylko o tym, jak spędzamy czas z moją bubą. Tak, teraz pora zrobić jej śniadanie, trochę słychać, że już jest głodna. A co jest rzeczywiście najlepsze na śniadanie? Co Lila przygotowujesz? Czerwoną fasolę, tak? Suchą. Spokojnie, z Lilą nie zginiemy. Jest fasola. Ten charakterystyczny dźwięk w tle to oczywiście inhalacja, która się toczy aktualnie, bo ja tak mówiłem, jest troszeczkę chora. A ja mam wtedy czas na kawę. I ja na przykład nie potrafię zrozumieć tego fenomenu zapracowania przy dziecku, że na przykład człowiek nie ma czasu wypić kawy przez cały dzień. Może dlatego, że ja mam jakieś trochę może spokojniejsze dziecko, może dlatego, że ja potrafię po prostu dać swojemu dziecku pobawić się samotnie i porysować, nie muszę wtedy nad nim skakać. W każdym wypadku ja teraz mam czas na kawkę i mam czas pogadać z wami. Ja po prostu uwielbiam przebywać z moją córką, uwielbiam się nią zajmować i jeżeli byłaby taka potrzeba, to bez problemu mógłbym zostać ojcem, który siedzi w domu ze swoim dzieckiem, a nie patriarchalny czy tam patriarchial. Nieważne. A nie ten system, w którym to ojciec jest głową rodziny i musi za wszystko nadbać, a kobieta w domu gotuje mu obiad. Nie. Ja mogę gotować obiady i mogę siedzieć w domu z Lilką i nie czułbym się wtedy źle. I lubię spędzać czas z Lilką i lubię oglądać, jak się rozwija. I lubię jej też w tym pomagać, lubię się z nią bawić. Także nie miałbym z tym problemu. No i jest już w miarę czysto. Troszeczkę z Lilką posprzątaliśmy chałupę, ale tak jak widać, no na przykład tu wisi pranie. No słuchajcie, to jest nasz dom, gdzie mieszkamy z małym dzieckiem i nie ma co się spodziewać, że tu będzie wiecznie idealnie. Jak ktoś chce zobaczyć, że mieszkam w idealnym mieszkaniu, to niech się zapowie, że będzie oglądał mój odcinek na przykład w niedzielę. I ja na niedzielę nakręcę taki w czystej chałupie. Co, bubuś? Ubieramy się na spacer? I żeby nie było, że ja to tak mówię z lekką ręką. Uważam oczywiście, że opieka nad dzieckiem jest super trudnym zadaniem. I najprawdopodobniej ja podejrzewam, że i tak w 90-80% przypadkach no lepiej robią to kobiety niż mężczyźni, bo instynkt macierzyński i te klimaty. No i widzę po sobie, że no przy mnie Lilka szybciej wejdzie sobie połamała ręce niż przy Uli. Ale to nie znaczy, że nie byłbym w stanie się zrezygnować zupełnie ze swoich karier po to tylko, żeby siedzieć z Lilką w domu i spędzać z nią cały czas. Chociaż ona też bardzo lubi chodzić do żłobka i bawić się z dziećmi, więc to nie jest też tak, że ktoś musi koniecznie zawsze siedzieć z dzieckiem w domu. Ona po prostu lubi też inne dzieci i żłobek i od rodziców czasami lubi odpocząć po prostu, tak jak my od niej. I właśnie w tym momencie zaliczyliśmy wywroty na rowerze, także no tak jak mówiłem, z ojcem to dobra zabawa, ale niebezpieczna. Ale czy to mama, czy to tata, to myślę, że najważniejsze, żeby spędzać po prostu dużo czasu ze swoimi dziećmi. I to z dziećmi, nie tak, że
dzieci obok oglądają telewizję i wy też jesteście w pomieszczeniu. Tylko na przykład wyjść z nimi na spacerek, na rowerku. Nie wierzę w to, że przesiedzi cały spacer w rowerze. Zaraz będę ją niósł na rękach, no ale... No co poradzisz? No poniosę. Tęskni piesek. No i my już po spacerku wróciliśmy do domu. Lilka jeszcze troszeczkę ogarnia instrumenty, ale zaraz robimy mleko i będziemy robić drzemeczkę jej. No moją to jeszcze się okaże. Także ja się cieszę z każdej chwili z moją bubą i tak jak mówiłem, gdyby była taka potrzeba, nie miałbym problemu, żeby zostać z nią w domu i się nią opiekować cały czas, zamiast rozwijać kariery, pracę i inne rzeczy. Byłbym kurą domową i nie miałbym z tym problemu. Ja kończę, bo mamy jeszcze dużo spraw dzisiaj do załatwienia. Musimy iść na drzemkę, musimy jeszcze pomalować farbami, musimy pobawić się masą solną i zbudować wieżę z klocków. Także nie będę już miał czasu na kręcenie. To bardzo zajęty dzień. Trzymajcie się cieplutko, heja!